Widzieliście kiedyś zdjęcia lub filmy ze śledztw otwartych klatek prowadzonych na fermach zwierząt futerkowych? Jeśli tak, doskonale wiecie, skąd bierze się futro, jakie warunki panują na tych fermach oraz jak cierpią uwięzione tam zwierzęta. Jednak jaka jest droga między fermą a futrzaną kurtką, pomponem przy czapce czy nawet sztucznymi rzęsami? To właśnie chcę Wam opowiedzieć w tym filmie. Futro musi zostać pozyskane z zabitego zwierzęcia, najczęściej przetrzymywanego w potwornych warunkach na fermie futrzarskiej. O tym, że na fermach nie mogą zostać zapewnione dobre warunki dla dzikich zwierząt, jakimi są lisy, norki czy jenoty, świadczy chociażby przypadek Niemiec, w których po wprowadzeniu wyższych standardów dobrostanowych fermy zostały zamknięte, bo produkcja przestała się po prostu opłacać. Zwierzęta futerkowe hodowane na fermach przemysłowych wytwarzają duże ilości odchodów, co z kolei powoduje zanieczyszczenie okolicznych zbiorników wodnych. Futro wymaga zabicia zwierzęcia i jego oskurowania. Lisy hodowane na futro zabijane są poprzez przyłożenie elektrod do odbytu i pyska i porażenie prądem, a norki są zagazowywane. Zabicie lisa, norki czy jenota tylko po to, aby uzyskać jego futro, wydaje się być wątpliwym moralnie czynem, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozwój technologii zapewniający dostęp do wysokiej jakości zamienników. Garbowanie, czyli proces, którego celem jest uzyskanie określonej struktury oraz barwy skóry. Używa się do tego wielu różnych substancji, w tym soli aluminium, formaldehydu, chromu, kwasów, sody kalcynowanej, odtłuszczaczy, a także wybielaczy, barwników i tonerów w przypadku futer barwionych. Producenci futer twierdzą, że ich wyroby są naturalne, a ich produkcja przebiega w sposób zrównoważony ekologicznie, jednak jest to sprzeczne z ustaleniami Banku Światowego, który umieścił przetwarzanie futer wśród 5 najgorszych czynników prowadzących do zanieczyszczenia metalami toksycznymi. Badania wykazują, że im bardziej pracownicy zajmujący się obróbką futer narażeni są na kontakt z pyłem wytwarzającym się podczas tego procesu, tym bardziej rośnie u nich ryzyko zaburzeń funkcjonowania płuc. Istnieją także badania wskazujące na możliwość obecności szkodliwych substancji w produkcie końcowym w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy, co może być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia noszących futro osób. Kolejnymi krokami po obróbce chemicznej są natłuszczenie wewnętrznej części futra w celu zmiękczenia go, a następnie usunięcie nadmiaru tłuszczu przy użyciu drewnianych trocin. I tutaj okazać się może, że wykorzystane zostanie kolejne zwierzę, ponieważ tłuszcz może być roślinny, ale używa się także lanoliny, pochodzącej z wełny owczej, co sprawia, że produkcja futer może być związana z cierpieniem jeszcze większej ilości zwierząt. Końcowym produktem jest niekiedy futrzany płaszcz, ale znacznie częściej niepozorne obszycie kaptura, pompon czy futrzany brelok. Za każdym z tych produktów stoi taka sama historia cierpienia zwierząt i zanieczyszczenia środowiska. Od życia zwierzęcia na fermie do gotowego produktu w sklepie futro musi przebyć długą drogę. Tymczasem rozwój technologii sprawia, że coraz trudniej jest odróżnić futro naturalne od syntetycznego, a pojawienie się nowych rodzajów materiałów, jak na przykład innowacyjne futro Stelly McCartney, sprawia, że alternatywy dla futra naturalnego stają się jeszcze bardziej przyjazne środowisku. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że świat mody zmierza w kwestii futer ku lepszemu, o czym świadczy coraz większa ilość marek i projektantów otwarcie odrzucających wykorzystywanie futer w swoich kolekcjach. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się swoimi refleksjami na temat produkcji futer, piszcie w komentarzach.